Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia. W konferencji prasowej uczestniczy pełniący funkcję prezydenta miasta Inowrocławia, pan Wojciech Piniewski. Oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję za tragiczne przybycie, mimo że wiemy, że to jest okres przedświąteczny. Ale no, pewne wydarzenia nie wybierają sobie daty. Ta data została wykreowana przez inne fakty. Mam przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym premier pan Donald Tusk podpisał dokument wyznaczający mnie na stanowisko do objęcia obowiązków nowo wybranego prezydenta. To jest ten dokument, Szanowni Państwo. I wiem również, że do Urzędu Miasta wpłynął dokument podpisany wczoraj przez pana premiera o odwołaniu z tejże funkcji pana Marka Sławińskiego, dotychczas zajmującego to stanowisko. Od czego zacząć, Szanowni Państwo? Ja zacznę od podziękowań, bo to Rada Miejska dzień po wyborach 16 października rekomendowała moją osobę, rekomendowała mnie jako pełniącego obowiązki prezydenta miasta. Podziękuję również za zaufanie radnym, ale również panu senatorowi, prezydentowi, wieloletniemu panu Ryszardowi Brejrze, ale cieszę się również i dziękuję za wsparcie i pana posła Krzysztofa Brejzy, i pana marszałka Całbeckiego. Jest to niezwykle potrzebne i mam nadzieję, że to dobrze wróży na przyszłość. Szanowni Państwo, przedstawiać się długo nie będę. Pracuję w urzędzie od 20 lat. Od 17 lat sprawuję funkcję pierwszego zastępcy prezydenta miasta Inowrocławia. Zajmowałem się różnorodnymi tematami. W związku z tym problemy miasta, problemy mieszkańców miasta absolutnie nie są mi obce. Cieszę się bardzo i jest to faktycznie powód do radości, że z dniem dzisiejszym, przedświątecznym, zakończył się ten zupełnie, ale to zupełnie niepotrzebny okres w historii naszego miasta, gdzie najpierw 44 dni czekaliśmy na wyznaczenie przez premiera Morawieckiego jakiegokolwiek kandydata, bo przecież terminy płynęły. Ważne sprawy wisiały na włosku, choćby te słynne zasiłki alimentacyjne, społeczne, świadczenia różnego rodzaju zakresu pomocy społecznej. I po 44 dniach powołany został dopiero pełniący obowiązki pan Marek Sławiński. Nie wiem, czemu to tak długo trwało. Wiem na pewno, że nie byłem kandydatem do przyjęcia. To wiem z wiarygodnych źródeł, że ta rekomendacja Rady Miejskiej była absolutnie nie do przyjęcia dla premiera Morawieckiego. Natomiast sam pan Marek Sławiński przez te 20 parę dni rządząc miastem, no uważam, że jest to epizod zupełnie niepotrzebny. Zupełnie niepotrzebny, zupełnie zbędny. Decyzje wydawane na pewno muszą zostać zweryfikowane i to decyzje wszelkiego rodzaju, począwszy od zatrudnienia radcy prawnego. Nie rozumiem i to szczerze mówię, nie rozumiałem od początku, nie rozumiem teraz, dlaczego w sytuacji, gdy mamy w urzędzie 5 prawników, zatrudniany jest 6. Sam dokument wzbudza wiele wątpliwości, chociażby z tego powodu, że kontrasygnata na tym dokumencie jest 20 dni później postawiona niż sam dokument został przez pana Marka podpisany. Jest jeszcze jeden wątek, o którym mówili mi mieszkańcy Inowrocławia, to być może jest do sprawdzenia, ale już na pewno nie przeze mnie, że podejmując pierwsze decyzje w dniu 28 listopada, jako wykonujący obowiązki prezydenta, pełniący funkcję prezydenta, przebywał w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. Nie wiem, nie,
no, nie będę tego sprawdzał, ale od tego są absolutnie inne organy, które mogłyby to zweryfikować. To pan Marek Sawiński zwołał tę konferencję prasową. Taki paradoks, że na tej konferencji nie jest, znów jest na zwolnieniu lekarskim, chociaż wczoraj jeszcze po 17 na hali reprezentował się w sposób całkiem okazały na spotkaniu, które OSIR przygotowywał z okazji zbliżających się świąt. Szanowni Państwo, oprócz audytu i weryfikacji wszystkich decyzji, jakie zostały podjęte, na pewno trzeba będzie pomyśleć o tym, co dla mieszkańców jest najważniejsze. Najważniejsze, czyli normalna, spokojna praca wszystkich wydziałów, całego urzędu, w każdym wymiarze i na to bardzo liczę. Powiem też od razu, żeby tu nie było wątpliwości, zweryfikuję te wszystkie decyzje, które zostały wydane w odniesieniu do pani prezydent, byłej prezydent, zastępcy prezydenta Ewy Koman w możliwie najszybszym terminie, czyli w pierwszy dzień po świętach i nie wykluczam, że te decyzje zostaną po prostu anulowane. Ale muszę zasięgnąć opinii biura prawnego, naszych prawników, a nie prawnika zatrudnionego na podstawie jakiejś dziwnej umowy. Na pewno spotkamy się, by rozmawiać w najbliższym czasie o budżecie miasta. Ten budżet miasta na podpis też czekał za długo. Za długo czekał. Sprawy miasta wymagają działań sprawnych, szybkich, niepospiesznych i niebłędnych, ale powinno to być zrobione wcześniej, bo wstrzymywało to choćby z tego powodu wiele innych istotnych dla miasta spraw i decyzji. Pan Marek Sławiński ogłosił też, wziąłem ze sobą, żeby o tym powiedzieć, ogłosił, że to jest ostatni numer gazetki. To jest nieprawda. Od razu mówię, to nie jest ostatni numer tej gazetki. Ta gazetka będzie kontynuowana w innym składzie redakcyjnym niż tu się pojawił, bo ta gazetka dla mnie wartości merytorycznej wielkiej nie przedstawia. Natomiast na pewno będzie wydawana dalej. Takie jest oczekiwanie mieszkańców, taka jest potrzeba i co do tego nie mam wątpliwości, stąd chcę o tym też od razu powiedzieć. Tak jak powiedziałem przed momentem, na pewno będą realizowane te zamierzenia, które zostały ujęte w budżecie. Z panem skarbnik odbędę zaraz pierwszego dnia po świętach naradę, aby zweryfikować zmiany, jakie zostały wprowadzone do budżetu miasta przez te 20 parę dni. I ten budżet został podpisany i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli tych zmian jako pełniący obowiązki nie będę akceptował, to w późniejszym czasie przywrócimy tę wersję budżetu, która była przygotowywana jeszcze do połowy października. Zapewniam też i gwarantuję, że te wszystkie działania, które do tej pory miasto prowadziło w zakresie inwestycji, w zakresie funkcji, jakie miasto musi wykonywać, tych ważnych dla mieszkańców Inowrocławia, oświaty, pomocy społecznej, mieszkalnictwa, to wszystko będzie realizowane tak, jak to wyglądało dotychczas, sprawnie i w miarę posiadanych przez nas możliwości. Cieszę się z jeszcze jednej rzeczy, bo po ogłoszeniu przez pana wojewodę, że rekomendował mnie już premierowi Tuskowi na to stanowisko, otrzymałem wiele gratulacji, wiele ciepłych słów z różnych źródeł. I to jest dla mnie taki sygnał, że mieszkańcy Inowrocławia, bo to od mieszkańców Inowrocławia, nie od instytucji, tylko od mieszkańców Inowrocławia, nie akceptowali tego stanu zawieszenia przez 44 dni, a potem tego 20-kilkudniowego stanu, gdzie zupełnie bez mandatu społecznego, bez mandatu politycznego pojawił się rekomendowany przez PiS działacz, który sprawował tę funkcję.
gdzie ta partia nigdy żadnego tytułu politycznego nie uzyskała do tego. No i to jest takie dosyć kuriozalne, no ale taka jest polityka i nieraz takie dziwne rozwiązania trzeba szanować. Cieszy mnie jeszcze jedna rzecz, że parlamentarzyści wiedzą już o tym, że te nieszczęśliwe zapisy w kodeksie wyborczym trzeba zmienić, by nigdy nie powtórzyła się sytuacja, że prezydenckie duże miasto czeka ponad 40 dni na włodarza i sprawy wiszą zawieszone i nie ma kto tymi sprawami się zająć, bo nie może. Sekretarz nie posiada takich kompetencji, skarbnik nie posiada, naczelnicy tym bardziej. Mam też zapewnienie i jestem przekonany, że mogę tu liczyć na bardzo dobrą współpracę z powiatem inowrocławskim, z panią starostą Wiesławą Pawłowską. Tak jak dotychczas, znamy się od wielu lat, współpracowaliśmy wcześniej jeszcze w obrębie tu naszych miejskich struktur, gdy była dyrektorem OSIR-u. I jestem pewien, że to będzie owocowało właśnie dla powiatu, dla miasta dobrymi rezultatami. Podobnie mogę powiedzieć, co jest szczególnie ważne w kontekście środków unijnych, które za chwilę będą wpływały, które będziemy przetwarzali na inwestycje, na programy miękkie i to już w najbliższym roku. Podobnie mówię o współpracy z panem marszałkiem Piotrem Całbeckim. Wielokrotnie w ostatnim czasie z panem marszałkiem rozmawiałem na ten temat, zapewnia i o współpracy, i o dobrej woli, i o pomocy tam wszędzie, gdzie ona będzie potrzebna. No i oczywista sprawa, dotyczy to również i pana wojewody, i parlamentarzystów. Ale przede wszystkim mam świadomość, i to jest chyba, szanowni państwo, chyba już na koniec najważniejsze, najistotniejsze, wiem, że mogę liczyć na bardzo dobrą współpracę z mieszkańcami Inowrocławia, na zrozumienie mieszkańców Inowrocławia, na ich akceptację, bo to mieszkańcy Inowrocławia wybrali tego prezydenta, który został senatorem, tych radnych, którzy mnie rekomendowali. Dodam, że takim radnym zostałem również ja z przyczyn czysto prawnych, z tego mandatu musiałem zrezygnować. I to dla mieszkańców Inowrocławia będziemy pracowali z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością za to, co jest nam powierzone. Już poza tą merytoryczną wypowiedzią jeszcze jeden element, szanowni państwo, rozmawiamy dnia 22 lutego. Za chwilę, dosłownie za chwilę będą święta Bożego Narodzenia. Jest to znakomity moment, by i mieszkańcom Inowrocławia, i naszym gościom, i kuracjuszom, państwu również, rodzinom, wszystkim najbliższym przekazać życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech to będzie czas spędzony właśnie rodzinnie, w przyjaznej atmosferze, bez swar, bez kłótni, bez polityki przede wszystkim, abyśmy wszyscy po świętach mogli trochę odrodzeni spotkać się i cieszyć, że te święta były tak pięknie przeżyte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mają państwo jakieś pytania? No, zwykle w takich sytuacjach zawsze pada pytanie, jaka jest pierwsza, albo jaka będzie pierwsza decyzja do pana prezydenta. Nie zastanawiałem się nad tym, jaka będzie pierwsza decyzja. Pewnie to, co będzie najpilniejsze w danym momencie. Niestety nie miałem możliwości dziś zapoznać się, bo bardzo chętnie, gdyby była taka możliwość, spotkałbym się z panem Markiem Sławińskim i przejąłbym od niego to, co on prowadził, a co w dniu wczorajszym zostało wygaszone decyzją pana premiera Tuska. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, jakie dokumenty zastanę na biurku dzisiaj, gdy wejdę do tego gabinetu po tej konferencji prasowej. I ja nie wiem, czy będę czekał, panie redaktorze, do terminu poświątecznego. Czy te decyzje jeszcze dzisiaj nie będą wydane, bo to powołanie jest dniem dzisiejszym. A to jest koniec roku. Jak to się mówi, terminy gonią. Jest taka potrzeba, żeby ta decyzja mogła być, czy musiała być wydana jeszcze dzisiaj. Chciałem zapytać o to, w jaki sposób to przejęcie władzy wyglądało, ale mówi pan, że nie miał pan okazji jeszcze rozmawiać z panem. Powiem panu redaktorowi, że w żaden sposób. W żaden sposób cieszę się, że
Wróciłem do tego urzędu po tej stronie, pracowałem w Wydziale Oświaty po drugiej stronie. Przez 17 lat miałem swój gabinet tutaj w ratuszu. Znam pracowników, wszystkich pracowników bez mała, jednych lepiej, innych gorzej. Znam tych, na których opiera się praca prezydenta, czyli panią skarbnik, pana sekretarza, ta współpraca jest wieloletnia. Dotyczy to również naczelników poszczególnych, z którymi będę w tym bezpośrednim kontakcie. Prawo nie przewiduje, kodeks wyborczy nic nie mówi o możliwości powołania zastępcy prezydenta. W związku z tym będę prawdopodobnie pracował sam, ale nie deklaruję tego w sposób tak jednoznaczny, jak to mój poprzednik uczynił, że ani samochodu, ani kogoś na wsparcie, absolutnie. W sytuacjach ważnych na pewno będę i istotnych korzystał ze służbowego samochodu i rozważę możliwość pozyskania kogoś, kto wsparłby moją pracę, szczególnie w tych najbardziej delikatnych dla mieszkańców ważnych sprawach, a takimi zajmowałem się przez wiele lat, czyli sprawy mieszkaniowe, pomoc społeczna. To są rzeczy, gdzie najliczniejsza grupa mieszkańców kontaktuje się, oczekuje kontaktu, oczekuje rozmowy. Do tej pory był prezydent i dwoje zastępców. Teraz będzie prezydent. Myślę, że takie wsparcie będzie potrzebne, ale nad tym się jeszcze chwilę zastanowię. A spodziewa się pan jeszcze jakichś kroków ze strony pana Marka Sławińskiego, bo z tego, co tam się pojawia w przestrzeni medialnej, to pan Marek nie akceptuje, podważa decyzję pana premiera Donalda Tuska. No trudno mi polemizować z takimi tezami. Ja słyszałem jakąś wypowiedź, bo nie miałem okazji spotkać się w gabinecie u pana Sławińskiego przez ten okres. Nie było widocznie takiej potrzeby, by mnie tam zaprosił. Natomiast ja nie będę polemizował, ma jakieś opinie prawne. Wiele lat pracuję w administracji samorządowej i wiem, że każdy prawnik solidny często kończy swoją opinię w ten sposób, że nie jest to wypadnie prawa, to jest opinia prawna. Ilu prawników, tyle może być opinii. Ja nie będę z nimi polemizował, ale jakie zachowanie przewiduję? Normalne. No po prostu normalne, że jeżeli zostawił swoje rzeczy, te rzeczy pan sekretarz i służby Urzędu Miasta gdzieś zinwentaryzowały, zapakowały i w gabinecie na pewno nie natrafię na jakieś notatki czy jakiś kalendarz pana Marka. Jeżeli tak, to na pewno to odłożę i przekażę, aby mógł to odzyskać. Dziś jest na zwolnieniu lekarskim, tym bardziej nie było żadnej możliwości kontaktowania się. Tak, proszę. Przywrócenie jej do pracy, tak? Znam tylko te relacje prasowe. Nie widziałem dokumentów, nie widziałem zwolnienia. Tego dokumentu zwolnienia, który pan Sławiński podpisał. Wiem, że ten dokument przygotowywał to radca prawny zatrudniony przez pana Sławińskiego i mogę powiedzieć, że z tego, co ja przeczytałem w mediach, w treści tego dokumentu, to na pewno są tezy, argumenty, z którymi się nie zgadzam. I moja wiedza samorządowa mówi mi, że nie są to przesłanki do wypowiedzenia umowy. Ale tak jak wspomniałem, w pierwszy dzień po świętach ten dokument dostanę, zapoznam się z nim i poproszę o opinię naszego biura prawnego. Urzędowego biura prawnego, jestem przekonany, że pani naczelnik biura prawnego z koleżankami taką opinię mi szybciutko przygotuje, rekomendując pewne działania, ale to ja będę podejmował te działania, bo to znów będzie tylko opinia. Ale przewiduję taką możliwość, że te decyzje zostaną cofnięte. Dziękujemy bardzo za przybycie i przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo.